Naszym gościem jest pani Maria Omelańczuk, bez której nie byłoby amerykańskiego konkursu Kangur. To dzięki niej również polonijne rodziny przeżywają wiele emocji. W tym roku do konkursu przystąpiło prawie 17 tysięcy uczniów. 17 tysięcy to rekordowa liczba. A jak było w pierwszym roku konkursu? Właściwie te rekordy mamy już od wielu lat, ale początki były takie, że w 1998 roku w Szkole Polskiej imienia Jana III Sobieskiego w Chicago, gdzie pracowałam jako nauczycielka matematyki w sobotniej szkole, po raz pierwszy zorganizowaliśmy ten konkurs, było 30 uczniów. W następnym roku, bardzo się podobał, następnego dnia dzieci do szkoły przynosiły karteczki od rodziców, że bardzo ładny konkurs, że chcą, żeby był, że dyrektor zadzwonił do mnie, Maria, chcą, żeby konkurs powtórzyć za rok. W następnym roku było też tylko 30 dzieci. To były dzieci polskie, nie z jednej polskiej szkoły, z Chicago, z różne dzieci były. Natomiast rok później mieliśmy już 60 uczestników i pani Wanda Mandecka w New Jersey zorganizowała w Clark po raz pierwszy konkurs, też 60 uczniów i raptem skoczyliśmy na 120. W następnych latach co roku było więcej, faktycznie mamy, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przede wszystkim dzieciom, no i przy okazji rodzicom, konkurs się podoba z tego względu, że po pierwsze są bardzo ciekawe i śmieszne zadania, na przykład ile nóżek ma zajączek dla mniejszych dzieci, dla starszych coś o rakietach. Staramy się, to znaczy Międzynarodowa Komisja, która układa te zadania, że zadania z jednej strony były ciekawe, a z drugiej strony, żeby zainteresowały dzieci rozwiązywaniem problemów. Popularność konkursu rośnie, ale pani chciałaby, żeby jeszcze było więcej uczestników. I przyjechała pani ze specjalną misją na 13 zjazd nauczycieli. Może nie tak, żeby było więcej uczestników, bo to właściwie nigdy nie jest jakimś moim celem, żeby było więcej uczestników. Raczej chodzi nam o to, żeby byli uczestnicy, żeby dzieci garnęły się do uczenia matematyki, bo o to chodzi. Ten konkurs ma zachęcić do uczenia się matematyki. Przyjechałam po to, żeby było więcej polskich dzieci, dlatego że to my Polacy zorganizowaliśmy po raz pierwszy konkurs w Ameryce. Konkurs jest międzynarodowy, odbywa się na całym świecie, to znaczy w 50 kilku krajach. 7 milionów uczestników prawdopodobnie było w tym roku, liczby będą dopiero znane na jesieni. Ale w Polsce Polacy wykonują ogrom pracy, a zapisuje się więcej innych dzieci niż polskich. A szkół polskich jest bardzo dużo i przyjechałam po to, żeby pokazać nauczycielom taką prezentację historyczną, jak to było z Kangurem, jak się zaczęło, ile mamy teraz ośrodków i zachęcić ich, żeby robili w swoich polskich szkołach, bo chcemy, żeby nasze dzieci też się wyróżniały. Są mądre, uczestniczą w różnych konkursach, wygrywają, idą na dobre studia, ale mogłyby może pójść jeszcze, a nawet jeżeli nie, to pokazać światu, że się też uczą, że się interesują. Czasami rodzice mówią mi, to jest i smutne, i śmieszne. To nie jest dobry konkurs, bo moje dziecko w IMC było pierwsze w szkole, a w Kangurze w ogóle nie zostało wyróżnione. Więc to nie jest ani lepszy, ani gorszy, jest inny konkurs. A dlaczego nie chcemy, żeby dziecko było w szkole? Na pewno rodzice chcą, a szkoła polska ma te możliwości, że może go zorganizować u siebie. Właśnie, krótko mówiąc, warto brać udział w konkursie matematycznym Kangur. Myślę, że warto. Świadczy o tym duże zainteresowanie, że podzielają ten pogląd rodzice i właśnie dlatego robimy, że jest zapotrzebowanie. Jeszcze chciałabym nawiązać do tego właśnie, że warto, żeby był w polskiej szkole. Na przykład w New Jersey mamy 30 ośrodków kangurowych, z tego 15 to są szkoły polskie, czyli Polacy, którzy go organizują. W Illinois mamy podobną sytuację, także jest 30 ośrodków kangurowych, z tego 8 tylko jest prowadzonych przez Polaków, ale z tych 8 tylko 3 to są polskie szkoły. A poza tym to jest wynajęta sala w bibliotece, to jest miejsce mojej pracy, które wcale nie jest w Polsce, gdzie jest sala wynajęta. W New Jersey, w Clark, od wielu lat istnieje kółko matematyczne prowadzone przez rodziców, doktorów nauk ścisłych. Nie wiem, czy dokładnie matematyki, czy innych przedmiotów. I oni bezpłatnie, bezinteresownie uczą dzieci matematyki. I tam co roku są jacyś zwycięzcy. Nawet nie muszą być zwycięzcy. Wiadomo, że konkurs to jest kwestia chwili, kwestia predyspozycji tymczasowych dziecka. Czasami może go nie wygrać. Ale te umiejętności, które się zdobędzie, rozwiązując zadania matematyczne, naprawdę sprzyjają sukcesowi w przyszłym życiu. Poza tym motywują również ciekawe nagrody. Staramy się. Za pierwsze miejsce na każdym poziomie, w każdej klasie, na pierwsze miejsce nie znaczy 100% rozwiązanych, znaczy najwyższy wynik na danym poziomie. Przez wiele lat nie mieliśmy najwyższych 100%, teraz już mamy coraz częściej, chyba już zawsze.
jest 100 dolarów karta do Best Buy'a. Potem na drugie miejsce jest 50 dolarów karta do Best Buy'a, ale jeszcze takim najważniejszym nagrodem prestiżowym jest złoty medal. Złoty medal dla dzieci, które zdobędą pierwsze miejsce, srebrny drugie i brązowy, wiadomo. To jest w skali kraju. Generalnie wyróżniliśmy w tym roku 20 dzieci, które zdobyły 20 wyników najwyższych na każdym poziomie w skali kraju. To wcale nie było 20 uczniów, to było wiele więcej, bo wiele dzieci te same wyniki zdobywało. W sumie 2000 nagród jest za miejsca od 1 do 20. Te wszystkie dzieci zostały nagrodzone. W skali stanu wyróżniamy tylko 3 zwycięzców, znaczy troje dzieci, które zdobyły, znaczy nie troje, dzieci, które zdobyły 3 najwyższe wyniki na każdym poziomie. Dlatego tylko 3, że w niektórych stanach mamy tylko nawet 15 dzieci w całym stanie albo 10, a w innym mamy 3000, jak w Kalifornii. Ale dla młodzieży w high school, w średniej szkole, mamy super nagrody. 7 zwycięzców pojedzie w tym roku do Zakopanego, gdzie na międzynarodowym obozie kangurowym spotykają się zwycięzcy z kilku krajów. W sumie około 120 dzieci tam, nie wiem dokładnie, w tym roku zeszło około 120 dzieci z różnych krajów. Tam byli Węgrzy, tam byli Niemcy, byli Rosjanie, Litwini, Polacy. Inny obóz to jest obóz organizowany przez Wolfram Research Laboratory i oni organizują co roku w Massachusetts obóz i my wysyłamy 4 dzieci na ten. To jest dla młodzieży z 11-12 klas. Także dlatego też uczestniczą w konkursie. Ogromna frajda, ale konkursu nie byłoby, gdyby nie było wolontariuszy. Kim oni są? Wszyscy ludzie, którzy zaangażowani są w organizowanie konkursu i w promowanie go, to są ludzie, którzy poświęcają gros swojego czasu bezinteresownie, żeby wszystko dobrze wypadło. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, 17 tysięcy uczestników, 350 sal konkursowych. To wszystko jest możliwe tylko dzięki ludziom, którzy poświęcają dużo czasu, czasami kosztem prywatnych spraw, czasami kosztem rodziny, ale coraz częściej rodziny wspomagają nas. Także jest to taka właśnie wspólny wysiłek wielu ludzi. Jesteśmy matematykami głównie, ale niekoniecznie, dlatego że mamy inżynierów, a także poloniści. Nawet pani Mandecka na przykład jest polonistką, jest teraz wykładowcą na uniwersytecie. Ona w 4 klasie na lekcji polskiego rozwiązywała zadania po polsku kangurowe. Mówiła, przecież to jest po polsku. I właśnie tak przygotowywała, czy może nie tyle przygotowywała, ile pokazywała dzieciom, co to jest w ogóle konkurs kangurowy. W związku z tym to są tacy ludzie, którzy rozumieją, że zdolności matematyczne pomagają. Czasami ktoś, pielęgniarka na przykład, ona nie jest matematykiem, ale ona chciała, żeby jej 2 dzieci umiało matematykę, bo zdawała sprawę, że to jest jednak, pomaga w życiu. Często w pracy. Kiedyś publikowałam takie na stronie internetowej statystyki, z jakimi zdolnościami ludzie są szukani do pracy i zdolność logicznego myślenia, analitycznego, analiza danych, to teraz są najbardziej popularne zawody potrzebne. Wolontariusze również pracują nad nowym projektem w Kangurze, mianowicie wszyscy uczestnicy będą mogli oglądać rozwiązane zadania, tak? O tak, to jest coś zupełnie nowego. Od kilku lat dostarczaliśmy uczestnikom konkursu rozwiązania drogą pocztową. Nie od samego początku, bo to też wydrukowanie, przygotowanie, to wszystko nawet wymaga pieniędzy, pomijając wysiłku. Ale od kilku lat wysyłaliśmy pocztą rozwiązania i nie do wszystkich docierały te rozwiązania. Bo albo mieliśmy zły adres, albo nauczyciel nie posłał dalej. W zeszłym roku zrobiliśmy debiut, daliśmy rozwiązania ubiegłorocznych zadań w formie wideo. Video Solutions to się nazywa na naszej stronie internetowej. I w tej chwili już ci wszyscy, którzy byli w konkursie tegorocznym, Kangur 2014, mogą na stronie Media Library wejść sobie, kliknąć na naszej stronie mfkangaroo.org. Potem jest Video Solutions, wybierają sobie rok 2014, wybierają poziom 1, 3, czy 5, 8, czy 11, 12 i mogą oglądać. Warunek jest, że musi być to dziecko, które było zapisane do konkursu, albo nauczyciel, który organizował konkurs. Widziałam i uważam, że bardzo przystępnie są materiały opracowane. Staramy się, każdy komentarz jest bardzo mile widziany. Pracują nad tym aktualnie 2 młodzi ludzie. Każdy z nich był uczestnikiem konkursu matematycznego Kangur, gdy był młodszy, bo to już 16 lat jesteśmy, więc już zdążymy. Jeden jest na Uniwersytecie w Champaign, drugi jest doktorem matematyki i profesorem wykłada. I staramy się, żeby to było
właśnie z pożytkiem dla dzieci i rodziców, dlatego że rodzic zabiegany albo nieprzygotowany może nie mieć możliwości uczyć dziecko, ale każdy może włączyć komputer, kliknąć i dziecko może do skutku, jeden film może oglądać 15 razy, a w końcu jak nie rozumie, to może prosić tego rodzica, żeby usiadł przy nim i ten rodzic może zrozumieć i wytłumaczyć. Nie są, proszę zwrócić uwagę, że nie są to takie bardzo trudne zadania, chociaż niektórym się wydają, no bo wiadomo, to jest konkurs, ale to nie jest IMO, gdzie rzeczywiście zadania są bardzo, bardzo... Ten konkurs wszędzie na świecie, Anglicy tak ładnie sformułowali, jest po to, żeby przeciętne dziecko zainteresować matematyką, żeby pomóc mu osiągnąć sukces w szkole amerykańskiej, u nas w szkole amerykańskiej, nie tylko w matematyce. Jak zarejestrować nasze dziecko? Jeszcze jest ciut za wcześnie, ale od 15 około września ruszy strona internetowa mefkangaroo.org i wszelka informacja jest tam. Koszt uczestnictwa w konkursie od jednego dziecka jest $20. Na ogół ten koszt jest taki sam od 16 lat, na ogół jest on akceptowany. Nawet czasami mamy takie sympatyczne momenty, że rodzice zapłacą 25 czy 30, bo uważają, że warto. Nie ma takiego dziecka, które by nie przystąpiło do konkursu z braku pieniędzy. Jeżeli nie macie Państwo pieniędzy, wystarczy się zgłosić do nas. Jest na stronie internetowej napisane, zresztą na ten generalny adres można napisać i albo zmniejszymy opłatę, albo umorzymy. Mamy sporo dzieci, które płacą mniej albo nie płacą w ogóle. Generalnie 20. Ponadto oprócz zapisów przez stronę internetową są zapisy w szkołach, dlatego że nie wszystkie szkoły chcą, żeby zapisywano do nich przez internet, z tego względu, żeby obce dzieci się nie zapisały. W związku z tym proszę zapytać w swojej szkole, czy można się zapytać, pewnie wiecie Państwo, proszę nawet zaproponować nauczycielom, żeby zorganizowali konkurs. Jeżeli nauczyciele nie są zainteresowani, rodzice mogą to zrobić. Proszę Państwa, 7 milionów gdzieś na całym świecie, około 200 nauczycieli akademickich i szkolnych spotyka się co roku, żeby przygotować. Nie robiliby tego, gdyby to nie miało sensu. Nie spędzalibyśmy setek godzin tutaj w Ameryce, żeby ten konkurs przygotować. Rzucamy hasło. Matematyczny konkurs Kangur w każdej polonijnej polskiej szkole. Naszym gościem była pani Maria Omelańczuk, dzięki której Kangur jest w Stanach Zjednoczonych.